Dzień dobry, drodzy widzowie Siebie TV. Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe. Zaczęto od powiatu sieradzkiego. Gościem specjalnym na otwarciu będzie wojewoda łódzka Dorota Ryb oraz starosta wicestarosta powiatu sieradzkiego. Zapraszam na krótką relację. Tak? Bo później zabiorą mi wszystko, co jest. Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że jesteście w takiej ilości tutaj, ze wszystkich stron, z całego tej części regionu. Ta kwalifikacja wojskowa, która dzisiaj, można powiedzieć, startuje w Sieradzu, to bardzo istotny element żołnierskiej służby, żołnierskiego przygotowania i tak dalej. Dzisiaj jest kwalifikacja, czyli nadanie dla osób tu przychodzących kategorii wojskowej. I wtedy jakby będzie wiadomo, czy on jest zdolny do wojska, jeżeli to gdzie. Myślę, że tutaj panowie oficerowie powiedzą na ten temat więcej. Ale ta kwalifikacja to jest dla tych młodych ludzi wyznacznik. Niekiedy pozwala im podjąć decyzję, bo może chcą swoje życie związać z wojskiem, a może z innymi służbami, ale ta kategoria im w tym pomoże podjąć decyzję. Jesteśmy w Sieradzu, gdzie tych, znaczy może tak, w całym województwie jest 13 600 takich poborowych, tych, których będziemy kwalifikować. W tym jest 600 kobiet. Także kobiety też do wojska chcą i mam nadzieję, że te, które w tej liczbie są te, które jakby wynika to z ich wykonywanego zawodu, czyli są na studiach medycznych, pielęgniarki i inne. Więc jakiś odsetek jest tych pań, które chcą służyć wojsku, bo to może być i kwalifikacja do WOT-u, ale też kwalifikacja do służby wojskowej. Cieszę się, że jesteście, bo jak wrócicie do siebie i te artykuły, ta informacja się pojawi, to być może trafią tu również ochotnicy, czyli ci, którzy nie dostali tego wyzwania, a zechcą po prostu stawić się na kwalifikacji i uzyskać kategorię. Więc cieszy mnie wasza obecność. Oddam głos tym, którzy powiedzą wam więcej. Proszę. Czy w Łódzkiem możemy obserwować, że faktycznie są chętni ludzie do tego, żeby stanąć w obronie, żeby zgłosić się też samodzielnie, patrząc przez ostatni czas? To znaczy na pewno są, bo tak tutaj panowie oficerowie mi podpowiadali, ale skali nie znam. Właśnie chciałam powiedzieć, że oddam głos. Być może, że uzyskacie te informacje, które was interesują. Bardzo proszę. Dobry Państwu, pułkownik Daniel Lewicz, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu. Tak jak pani wojewoda powiedziała, rozpoczynamy dzisiaj kwalifikację wojskową. To nie jest nic nowego. Co roku ta kwalifikacja się odbywa. Dzisiaj rozpoczynamy na terenie powiatu sieradzkiego. Potrwa tutaj ona około miesiąca. Wezwanych zostało około 700 osób, troszkę ponad 700 osób. I głównym celem tej kwalifikacji wojskowej jest, tak jak pani wojewoda wskazała, określenie zdolności tych młodych ludzi do służby wojskowej. Oczywiście miejsce kwalifikacji wojskowej, też trzeba o tym pamiętać, to jest miejsce, gdzie znajduje się oprócz Powiatowej Komisji Lekarskiej, która jest tym sercem kwalifikacji i ona orzeka o zdolności do służby wojskowej. Jest też przedstawiciel szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który oprócz tego, że w moim imieniu tutaj realizuje swoje obowiązki i dopilnowuje, żeby ta część wojskowa została właściwie zrealizowana, czyli założenie ewidencji wojskowej chociażby, to równocześnie służy tym młodym ludziom pomocą i radą, jeśli chcieliby uzyskać jakichkolwiek informacji dotyczących przyszłej służby wojskowej. Bo często tak się zdarza, że młodzi ludzie po raz pierwszy spotykają się z możliwością rozmowy o służbie wojskowej właśnie podczas kwalifikacji. Też dla nas jest to element bardzo istotny, aby to też tutaj funkcjonowało i co roku to funkcjonuje. Myślę, że również i w tym roku jak najbardziej jesteśmy przygotowani na to, aby udzielać wszelkich możliwych informacji, jeśli ktokolwiek będzie zainteresowany służbą wojskową, a to zainteresowanie jest. Jak duże? Spore, to zależy jak mierzyć. Ja mogę mówić tylko o terenie, który administruje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
Natomiast no, na naszym terenie mamy dwie duże jednostki wojskowe, 32 bazę lotnictwa taktycznego w Łasku, 15 brygadę w Sieradzu i to zainteresowanie tymi jednostkami jest spore naprawdę. W zeszłym roku do samej dobrowolnej służby wojskowej powołaliśmy prawie 900 osób. W jakim wieku się zgłaszają? No, przekrój jest szeroki, natomiast nie ukrywajmy, że największe zainteresowanie jest wśród tych ludzi młodych. Ja nie mówię 18-19-latków, ale w tej grupie 25-35. Czyli dzisiaj mamy do czynienia z grupą, która została wezwana? Dzisiaj mamy tych, którzy zostali zaplanowani i został na nałożony ustawą obowiązek przystąpienia do kwalifikacji. Dziękuję bardzo. Jeżeli możemy tylko jeszcze dodać, bo pani wojewódz użyła liczby, jeśli chodzi o województwo łódzkie, jeśli chodzi o powiat sieradzkie, jest to 715 osób. Jeśli chodzi o kobiety, bo też pani wojewoda podniosła ten temat, jest to 60 kobiet, które mają kwalifikacje przydatne do pełnienia służby i z tego się też bardzo cieszymy. Cieszymy się też z tego, że młodzi ludzie garną się do wojska, bo ta jednostka wojskowa w Sieradzu zawsze była taką perełką i chlubą naszego miasta i to bardzo nas raduje. Cieszymy się też, że młodzi ludzie tak naprawdę myślą o wojsku, bo też w szkołach pojawiają się klasy mundurowe. Na terenie powiatu sieradzkiego mamy taką klasę mundurową w Warcie, więc warto rozwijać ten kierunek i warto iść w tą stronę. Dziękuję bardzo. Thank you.